Cześć, nazywam się Louis. Witam Cię na wspólnej praktyce. Dzisiaj będziemy przygotowywać ciało do pozycji drzewa, do pozycji, która daje nam zakorzenienie, pomaga nam się wzmocnić, pomaga nam poczuć, jak mocno stoimy na ziemi. Jest to dobra pozycja w momencie, kiedy potrzebujesz się osadzić w tu i teraz, kiedy potrzebujesz skoncentrować się. Jest to dobra pozycja dla naszych bioder. Przez początek sesji będziemy się do tego przygotowywać, do tego, żeby później stanąć w pełni sił i poczuć swoje korzenie poprzez mocne stopy, ale też sprawdzić, jak będzie nam w tej pięknej pozycji drzewa. Dzisiaj zapraszam do tego, żeby zacząć od siadu. Możesz sobie usiąść tak jak ja w siadzie z krzyżnym, bądź w klęku, jeśli to jest dla Ciebie trudna pozycja. Na moment chciałabym, żebyśmy zamknęli oczy, więc przymknij oczy. Poczuj, jak siedzisz. Poczuj, jak siedzą Twoje pośladki, jak opadają Twoje nogi. Poczuj swoje stopy w macie, bądź na podłodze, tam gdzie jesteś. I poczuj, jak oddychasz. Oddech jest bardzo ważną częścią naszych sesji. A na początku pozwala nam być tu i teraz, powędrować do swojego ciała, poczuć, jak robię wdech, jak robię wydech. Oddychaj spokojnie, przyglądaj się swoim oddechom. Jeśli masz możliwość, to z każdym wdechem staraj się delikatnie wydłużyć, a z wydechem utrzymać tą pozycję. Nie spinaj się w tym. Znajdź dla siebie wygodę, przede wszystkim komfort tego siadu, w którym jesteś. Zrób jeszcze jeden taki głębszy, obszerniejszy wdech i powolutku wypuść z siebie powietrze. Otwórz oczy. I dzisiaj zaczniemy od skłonu. W siadzie, w którym jesteś, jeśli siedzisz w siadzie skrzyżnym, to super. Jeśli w klęku, też możesz się pochylić do przodu i zrobić po prostu pozycję dziecka. Więc opuść dłonie do maty, do podłogi i powoli przesuwając je do przodu, delikatnie, miękko opadaj. Nieważne, jak głęboko zrobisz skłon, ważne, żeby było Ci przyjemnie. I ważne, żeby siedzieć pośladkami na macie, żeby nie odrywać się, nie pochylać za bardzo do przodu. Jeśli czujesz, że to jest ok, to powoli też puść głowę, pozwól jej opaść. Może poczujesz jeszcze dodatkowo, jak rozciągają Ci się plecy. Staraj się relaksować w tej pozycji. Unieś się do góry, odpychając się dłońmi. Zamień sobie siad, czyli przełóż jedną nogę albo na zewnątrz, albo do środka. Trochę się poruszymy jeszcze. Rozłóż ręce szeroko, wyżej, niżej, jak Ci wygodniej. Zrobimy sobie takie skręty bez zatrzymania. Możesz znaleźć rytm swojego oddechu i poruszać się w rytm oddechu. Staraj się nie szarpać. Niech skręt będzie na tyle, na ile teraz Twoje ciało pozwala Ci pójść w tym ruchu. I do środka. Jeszcze raz w tym drugim siadzie zrobimy sobie skłon do przodu, czyli przesuń dłonie i odsuwając dłonie, znajdź dla siebie przestrzeń, żeby opaść tułowiem, brzuchem do przodu i jak możesz jeszcze pójść głowę. Znajdź spokojny oddech w tej pozycji, cały czas staraj się czuć pośladki, które siedzą. Podejdź dłońmi, unieś się do góry. Dobrze. Teraz przejdziemy do pozycji dziecka, czyli do klęku. Klękamy sobie tak, że kolana szeroko. Jak masz matę, to na szerokość maty. Jak nie masz, to może 50-40 cm między kolanami. Łączymy z tyłu duże paluchy i schodzimy sobie do skłonu, tak jak wcześniej, przesuwając powoli dłonie do przodu, znajdując dla siebie miejsce w tej pozycji. Jeśli możesz, oprzyj czoło na podłodze, na macie. Jeśli to jest trudne, może podłóż ręce, będzie Ci wtedy na pewno wygodniej. Poczuj, jak otwierają Ci się teraz biodra przez ruch przeniesienia kolan na boki.
mamy już taką możliwość, żeby sobie swobodnie, powoli pracować na obszarze bioder, żeby przygotowywać się do naszego dzisiejszego drzewa. Poczuj ciężką głowę i powoli unieś się do klęku podpartego. Ustaw dłonie tak, żeby były pod barkami. Przestaw kolana tak, żeby były pod biodrami. Znajdź dla siebie wygodę tej pozycji i porusz się trochę. Możesz się poruszyć dowolnie, bądź kręcić koła, bądź przechodzić przód tył, ale z takim ruchem na boki, żeby rozgrzać też nadgarstki, rozbujać troszkę biodra. Super. I zatrzymaj się w tej pozycji. Zaczniemy sobie od ruchów. Kolano do góry, do boku. Wdech do góry, wydech do boku. Zrobimy 4 razy. Wdech, wydech, wdech, wydech. Teraz druga strona. Wdech, wydech. 4 razy. Nieważne, którą nogą najpierw zacząłeś. Robimy symetrycznie. Dobrze. Klęk podparty. Teraz zrobimy przejścia krowa. Czyli brzuch troszkę opada i kot, też 4. Wdech, krowa. Staraj się nie uginać łokci. Wydech, kot. Ruch zaczyna się od miednicy. Kość ogonowa do góry, mamy krowę podciągnięta, mamy kota. Wdech, wydech. I proste plecy. Teraz prawą nogę damy do tyłu. Wyciągnij się. Staraj się też nie unosić za wysoko, opuść biodro, tak żeby czuć, albo spójrz na siebie, żeby czuć, widzieć, że biodra są równolegle do podłogi. I teraz prawą nogę przenosimy szeroko za dłoń. Jeśli masz matę, to na krawędź maty. I to możesz się trochę unieść, tak żeby być na długich palcach, żeby mieć miejsce do tego, żeby zacząć wyciągać pierś do przodu. Kierować troszkę pośladki może do tyłu, ale nie ruchem przeniesienia, tylko tak jakbyś chciał się rozciągnąć. I spróbujemy czegoś mocniejszego, wyprostujemy nogę z tyłu. No, pozycja drzewa jest dosyć mocna, więc możemy się powzmacniać. Tu jeśli masz możliwość, opuść troszkę biodra, ale prosta noga z tyłu. Możesz zejść niżej, możesz oprzeć się na całych dłoniach. Jak Ci wygodnie. Przede wszystkim staraj się oddychać w tej pozycji. I klękniemy kolanem z tyłu, wrócimy prawym kolanem i zrobimy to samo na drugą stronę. Lewa stopa do przodu, szeroko, za dłoń. Na długich palcach rozciągamy kręgosłup, prostujemy się, staramy się wykonać takie ruchy wewnątrz, jakbyśmy chcieli troszkę dalej sięgnąć kością ogonową i trochę wyżej głową. I teraz wzmocnimy tę pozycję, prosta noga prawa. Jak możesz, opuść troszkę biodra, staraj się trzymać, pilnować prostej nogi. Nogi będą nam potrzebne do tego, żeby zbudować pień naszego drzewa. Jak chcesz, możesz zejść troszkę głębiej, możesz ugiąć łokcie i klękamy. Wyrównajmy pozycję. Raz zróbmy sobie korowę i kota. Dobrze, i proste plecy. Teraz zrobimy pozycję malasana, czyli z tego naszego klęku podpartego. Wejdziemy najpierw do psa z głową w dół. Kolana do góry. Przeciągnij się od dłoni. Odpychaj pośladki do tyłu. Bardziej do tyłu niż do góry. Możesz mieć ugięte kolana, tak jak ja. Możesz mieć proste i stawiać stopy na macie. Ważne, żeby można było w tej pozycji wyprostować się, wyciągnąć plecy. I z psa z głową w dół wejdziemy do malasany, czyli przykucu. Prawą stopę postaw za prawą dłonią. Lewą za lewą i opuść pośladki. Super. Jak możesz, połącz dłonie, napierając dłoń na dłoń, opuść się tak, żeby były przedramiona w jednej linii i w ten sposób jeszcze sobie poprawisz tą pozycję, otwierając mocniej biodra. Możesz się pokołysać, poprzechodzić z jednej nogi na drugą. Możesz też kołysać się z zatrzymanymi stopami w podłodze. Oddychaj spokojnie. Jeśli możesz, to unieś pierś do góry, opuść pośladki w dół. Dech i wydech. Pięknie. A teraz zrobimy sobie skłon. Opuszczamy dłonie do podłogi,
pośladki do góry, suń stopy tak, żeby były na szerokość bioder, bądź razem, puść ręce, puść głowę, zostań chwilę w skłonie. Oddychaj. Mój skłon na ugiętych kolanach, ponieważ tak jest mi przede wszystkim wygodniej, po drugie, tak czuję, że ta pozycja lepiej dla mnie pracuje. Mam mocne nogi, mimo że lekko ugięte kolana, cały czas nogi są mocne. Czuję, że stoję stabilnie na nogach, na stopach i powoli, tak jakbym chciała usiąść, unoszę się do góry i opuszczam ręce. Dobrze, mam nadzieję, że czujesz się ok. Teraz będziemy budować nasze drzewo. Stań sobie wygodnie, ja lubię ze stopami na szerokość bioder. Poczuj stopy, możesz przez chwilę pobujać się od pięt do palców, przechodząc, roznosząc ciężar ciała na pięty, na palce i zatrzymaj się na pełnych stopach, popatrz w dół. Jak możesz, praktykuj bez skarpet, wtedy więcej czuć, więcej widać. Rozłóż palce stóp szeroko, rozsuń je, tak żeby Twoja podstawa była duża, żebyś czuł, że w pozycji drzewa masz prawdziwe korzenie. Zrobimy pozycję góry. Mocne nogi, mocne stopy. Wyciągam teraz kręgosłup. Wyciągam czubek głowy do sufitu, tutaj. I jeszcze delikatnie rozchylam od siebie dłonie, proste palce, strzelające palce i opuszczam barki w dół. Moja szyja jest jeszcze dłuższa. Robię wdech i wydech. Rozluźnij się. Dobrze. I będziemy budować nasze drzewo. Zaczniemy od początku. Może pierwszy raz robisz drzewo, więc warto spróbować od bardzo stabilnej wersji. Stań sobie mocniej na prawej stopie. Jeśli już wiesz, jak zrobić drzewo, znasz swój zakres, możesz zrobić tą wyższą wersję. Najpierw ruchem kierującym kolano na zewnątrz otwieram już biodro. Ja zawsze mówię, że warto się chwycić tutaj za biodra, żeby sprawdzić, czy nie skręcamy się, czy ta pozycja otwarcia biodra nie jest za mocna, nie za dużo chcemy, więc warto się chwycić i przytrzymać, bo biodra powinny być z przodu, czyli tyle, ile mogę otworzyć, tyle kolano pójdzie na zewnątrz. Podpieram piętę nad kostką stopy i wtedy pozycję mam bardzo stabilną. Tu mogę sobie jeszcze inaczej ułożyć dłonie, czy wyciągnąć do góry. Dobrze. Jeśli masz już stabilność, czujesz, o co chodzi w tej pozycji, otwieramy tutaj biodro, to może chcesz spróbować wyżej. Wtedy tutaj, pomiędzy kolanem a kostką stopy, znajdź takie miejsce, w którym łatwo ustawić Ci stopę lewą. I nadal trzymam się za biodra po to, żeby kontrolować ułożenie ciała, żeby się nie skręcać w tej pozycji, żeby kolano mogło wyznaczyć, znaczy ruch kolana wyznacza mi zakres tej pozycji, kiedy trzymam biodra. Możesz spróbować wyżej, możesz ustawić stopę na udzie, tak? I tutaj warto dociskać piętę, nie całą stopę, głównie piętę do uda, ale z drugiej strony dociskać udo do pięty, żeby ruch był z dwóch stron równocześnie i jeśli to robisz, to może czujesz taki węzeł, takie spięcie. Okej. Też staram się kolano na zewnątrz, ale nie skręcam bioder. I jeśli masz ochotę, jeśli stoisz stabilnie, a jeśli wypadasz, wróć do wersji poprzedniej bądź tej pierwszej, w której było bardzo stabilnie. Jeśli masz ochotę zbudować jeszcze więcej mocy w ciele, to możesz uwolnić dłonie od bioder, połączyć je tutaj na wysokości mostka. Kciuki idą w stronę piersi, dłoń do dłoni, łokcie szeroko i mamy gest Anjali Mudra, który w moim odczuciu jeszcze dodatkowo stabilizuje tą pozycję. Jeśli chcesz więcej poczuć, możesz wyciągnąć ręce do góry i mieć pozycję, która może jest mniej stabilna, wymaga od nas więcej równowagi, więcej koncentracji i więcej pracy w ciele. Dobrze, zrobimy sobie na drugą stronę. Możesz się rozluźnić, stań teraz na lewej stopie, mocno osadź się w tej pozycji, popatrz na palce, jeśli możesz rozsuń palce, żeby ta podstawa była jak największa. I zacznijmy od pierwszej wersji, czyli pięta nad kostką, kolano na bok i mamy drzewo.
drzewo, które wymaga troszkę więcej uwagi, koncentracji i stabilności w ciele, kiedy stopa jest pod kolanem. I kolejna wersja, oczywiście możesz zostać na tych niższych i wzmacniać się i ćwiczyć na niższym poziomie, jeśli masz trudność ze stopą wysoko. Tu ważne, żeby ochraniać kolano, żeby nie stawiać pięty na kolanie. Ok, i tu jak masz wysoko, to staramy się dopiąć tą pozycję poprzez równoczesny nacisk pięty na udo i udo oddaje docisk do pięty, do stopy. Dzięki temu stoję prosto, nie mam tak, że uciekają mi biodra na bok. No i z rękami, z dłońmi zrób to, co jest dla Ciebie wygodne. Spróbuj, w czym czujesz się dzisiaj najlepiej. Pięknie. Ja bardzo lubię tą pozycję, ona daje mi takie poczucie naprawdę siły, mocy i pomaga mi się skoncentrować. Odpuszczam, zajmuję stopę, rozluźniam się. Super, zejdziemy troszkę bliżej maty. Do psa z głową w dół. Wdech, unieś ręce, z wydechem zrób skłon, odstaw dłoni, unij kolana i zrób długi wykrok do psa z głową w dół. Przeciągnij się w psie. Zrobimy deskę, mocną pozycję, zobacz, wysoko są pośladki. Jeśli Twoje pośladki opadają, to lepiej klęknij i staraj się w ten sposób utrzymać pośladki w górze. I zrobimy psa z głową w górę, puszczamy biodra, mocne nogi. Ja robię wersję, gdzie mam palce stóp w macie, wypchnięte pięty. I staram się pierś do przodu. Wdech, klęknij sobie i siądź na piętach. Ok. Troszkę zrównoważymy dzisiejszą praktykę. Zrobimy sobie jedno ćwiczenie na górę. Siądź sobie wygodnie. Nie musi być w klęku, możesz siąść w siadzie skrzyżnym. Unieś ręce do góry. I cztery razy rozłożymy ręce na wysokość barków. Wdech do góry i wydech przed sobą. Wdech, ręce do góry. Rozłóż szeroko, staraj się utrzymać na wysokości barków. Wdech do góry i wydech przed sobą. Jeszcze dwa razy wdech. Wydech. Pięknie. Wdech, wydech. I ostatni raz. Wdech, unoszę powoli ręce. Wydech, rozkładam. Wdech, zbieram je do góry i wydech, opuszczam. Dobrze, siądziemy sobie w siadzie z prostymi nogami na chwilę. W siadzie kija. Proste nogi. Ja lubię sobie jeszcze wyciągnąć pośladki. Wspieram się dłońmi, prostuję w ten sposób tułów. I siądziemy w siadzie, który przypomina drzewo. Czyli ugniemy sobie jedną nogę. Zacznijmy może od prawej. Ugnij prawą nogę. I opuść kolano na zewnątrz. Kolano na zewnątrz. Jeśli możesz, wyprostuj się. Jeśli potrzebujesz, jeszcze usuń sobie pośladki, tak żeby siedzieć na twardych kościach. I z tej pozycji, tutaj mam stopę do uda, bądź jak wolisz, możesz mieć piętę do krocza. Z tej pozycji zrobimy sobie skręt. Mam prawe kolano ugięte, prawą rękę biorę za siebie, lewą rękę, dłoń, wsuwam od wewnątrz prostej nogi. I staram się w tej pozycji nie skręcać mocniej niż mogę. Kontroluję siad, staram się siedzieć na dwóch pośladkach. Czasem jest tak, że uciekamy na któryś pośladek. Więc tutaj dosyć ważne, żeby wyrównać tą pracę pośladków, żeby równo mieć biodra. I staram się wydłużyć, wyciągnąć głowę wysoko. Robię wdech i wydech. Wracam do centrum, zamieniam nogi, uginam teraz lewą, stawiam sobie stopę tak blisko uda. W moim przypadku kolano swobodnie opada. Jeśli masz problem, możesz sobie podłożyć poduszkę, żeby nie trzymać tutaj tego kolana w górze. Warto wtedy wspierać pozycję. Lewą rękę daję za siebie, tak mniej więcej wzdłuż w linii z prostą prawą nogą i prawą dłoń daję od wewnątrz uda. Bądź jeśli albo kolana, albo dalej łydki, tak? Czyli mam skręt. Tu skierowany w stronę lewego uda. Wzrok też tam kieruje. Oczywiście możesz pogłębić pozycję, spojrzeć za siebie. Wydłużam się i co ważne, siedzę na dwóch pośladkach. Jeśli uciekasz, spróbuj. Może skręt będzie mniejszy wtedy, ale to nie jest takie ważne. I do środka. Dobrze, wyprostuj jeszcze raz nogi na chwilę. Pięknie. Zrobimy skłon.
wdech i skłon do przodu. Staram się pochylić brzuch do ud. W moim przypadku wymaga to ugięcia nóg. W Twoim przypadku może chwytasz za stopy swobodnie. Staraj się jak najdłużej móc wydłużyć plecy tutaj, żeby nie robić tak bardzo zaokrąglonych pleców. Rozluźnimy pozycję, puścimy głowę na chwilę. I do góry. Przejdziemy na plecy. Położymy się na plecach. Ułóż się wygodnie. Okej. Jak możesz, zostaw ugięte kolana. Ugięte kolana, stopy stoją na macie. Jak masz matę, to rozstaw sobie stopy na szerokość maty. Jeśli nie masz maty, to zrób taki może 50, może 60 cm odstęp między stopami. I zaczniemy od skrętów kolan. Kolana idą w prawo, do środka, w lewo, do środka. Staraj się swobodnie poruszać w tej pozycji. Skręcać lekko, miękko stopy z jednej krawędzi na drugą. Ostatni raz w prawo i ostatni raz w lewo. I do środka. Dobrze. I teraz kołyska. Miękko otul się od góry dłońmi, bądź splecionymi, bądź po prostu chwyć czy za kolana, czy tutaj gdzieś niżej. Tak, żeby było Ci wygodnie. Nie musisz mieć tak blisko kolan, ud, jak ja. Możesz mieć dalej. Możesz to zrobić na wyprostowanych rękach. Ważne, żeby było Ci wygodnie. Jeśli możesz, to pokołysz się troszkę, porozluźniaj plecy. Dobrze. I zatrzymaj pozycję. Rozsuń dłońmi kolana szeroko. W powietrzu połącz palce stóp i opuszczając nogi do podłogi, staraj się połączyć stopy. Czyli mamy pozycję motyla. Jeśli teraz czujesz, że coś Cię krępuje w tej pozycji, no to staraj się znaleźć dobrą odległość stóp od krocza. Ja w leżeniu lubię troszkę dalej, mam wtedy więcej przestrzeni. Lubię też pokołysać się trochę na początku, więc jeśli możesz, zrób to samo. Oddychaj spokojnie. Jeśli czujesz się ok, przyjemnie, to może zamknij też oczy. Oddychaj spokojnie, staraj się opadać do podłogi, poddawać się tej pozycji. Poczuj ciężką głowę. I powolutku wyjdziemy. Najpierw unieś jedno kolano do góry, postaw stopę, potem drugie kolano, tak żeby nie szarpać się tą pozycją. I jeszcze raz zrobimy sobie skręt kolan na boki. Dobrze. Jeszcze po jednym razie, dwa razy, bo zrobimy jeszcze jedną pozycję, która będzie zamykającą pozycją dla bioder. Dużo było dzisiaj pozycji, które otwierały biodra, robiliśmy rozkroki, to jest przygotowanie do psa z głową, do drzewa. A teraz zrobimy coś, co nas troszkę odwróci w tym wszystkim. Postaw sobie stopy blisko, kolana ugięte, możesz połączyć nawet stopy. Lewą nogę unieś i załóż udo na udo. Troszkę jak mi to przypomina siady, jak siedzimy przy stole, na krześle, noga na nogę. Wiele osób tak robi, a ja bardzo, bardzo nagminnie. Więc udo na udo, ta lewa stopa wisi. Może nie dociskam, ale poddaję ciężar nogi i pozwalam jej opaść. I teraz prawą nogę, stopę unoszę do góry. Stopę mam w powietrzu, jak widać dosyć równolegle do podłogi. Oczywiście to nie matematyka, ale chodzi o to, żeby ich nie trzymać blisko pośladku. I teraz dłonie chwytam za kolana, prawa za lewy, lewa za prawy i przesuwam troszkę głębiej, blokując tą pozycję. I tak jak widzicie, ja mam uda pochylone w stronę brzucha. Chwytam się tak głęboko, na ile czuję, że jest mi przede wszystkim wygodnie, tak? Jeśli masz super przygotowane ciało, może chwycisz się za stopy. Ok? Jest to pozycja, która przypomina pozycję w siadzie nazywaną krowim pyskiem, więc jeśli wiesz, jak krowi pysk wygląda, staraj się tak ułożyć nogi, żeby było to bardzo podobne. Oddychaj, to może Cię sporo miejsc ciągnąć, więc nie przekraczaj granicy takiego momentu, w którym czujesz się bezpiecznie, komfortowo.
którym możesz oddychać i rozpleć nogi. Zamienimy teraz sytuację. Lewa stopa stoi, prawą nogę zakładamy udo na udo. Prawa stopa wisi sobie swobodnie, tak żeby nadać ciężar tej nogi do drugiej. I unosimy lewą stopę. Znowu mam obie w górze. Chwytam dłońmi i rozsuwam sobie nogi. I oddycham. Oddycham spokojnie, czuję, że mam dosyć prosty kręgosłup, że nie muszę unosić głowy. Jeśli czujesz, że coś ci się wygina, ciągnie bardzo mocno w tej pozycji, to chwyć tylko za kolana bądź tuż za kolanami, tak? Nie rozciągaj dalej tej pozycji. Długi wdech i wydech. Pięknie. Rozplećmy, zróbmy sobie kołyskę na takie otulenie się, dokończenie. Pobujaj ciałem na boki. Dobrze. I zrobimy krótki relaks. Pamiętaj, że relaks możesz sobie wydłużać, korzystać z tego, jeśli masz czas, jeśli czujesz, że twoje ciało potrzebuje więcej, dłużej, to zostawaj dłużej, nie kończ razem ze mną. Ułóż się wygodnie. Możesz wyprostować nogi. Możesz mieć ugięte. Okej. Nie mam miejsca. Dobrze, mam miejsce. Pozycja trupa. Jeśli chodzi o dłonie, też przede wszystkim wygoda. Ja lubię na sobie, lubię czuć ciężar, dotyk. To mnie relaksuje. Możesz mieć ręce z boku. Przymknij oczy. I poczuj, że nic nie musisz. Tak naprawdę nie musisz też być w relaksie, jeśli to jest dla ciebie coś, co jest trudne, zbędne. Zawsze możesz zdecydować. Ja zachęcam do tego, żeby jeszcze się relaksować i żeby traktować ten moment jako spójny element naszej sesji. Czyli po ruchu następuje zatrzymanie w postaci tego właśnie relaksu. Oddycham spokojnie, staram się nie pogłębiać oddechu. Szukam naturalnego, miękkiego, spokojnego oddechu w ciele. Rozluźniam twarz. Możesz sprawdzić językiem, czy nie zaciskasz zębów. Ważne, żeby było miękko. Żeby właśnie nie było nacisku, zacisku, napięcia. Miękko też przymknięte powieki. Rozluźniam barki, puszczam je do podłogi. Ręce mam oparte, więc nie muszę ich trzymać. Staram się rozluźnić plecy i znaleźć takie wygodne ułożenie dla kręgosłupa. Staram się rozluźnić biodra, miednicę, cały obszar miednicy, pośladki, pachwiny. I puszczam ciężko nogi. Jak masz ugięte, też można znaleźć dla nich wygodne rozluźnienie. Można wtedy oprzeć kolana do siebie, zrobić taką piramidkę, stopy szerzej. I rozluźniam stopy, rozluźniam palce stóp. Oddycham spokojnie, bez pracy z tym oddechem. Staram się nie pracować teraz ciałem, nie pracować oddechem. Staram się po prostu opadać. Jeśli możesz, kontynuuj nasz relaks tyle, ile masz czasu, możliwości i przestrzeni w sobie, żeby leżeć. Jeśli chcesz już zakończyć i wyjść z tej sesji, to powolutku połóż się na bok prawy bądź lewy, jeśli lewy jest dla ciebie lepszy. Polecz chwilę na boku, ułóż się tu wygodnie, jak lubisz, podłóż rękę pod głowę, jak lubisz, to ugnij kolana, jedno bądź oba. Poczuj, że plecy mogą odpocząć, że pośladki nie są w docisku do maty. Tu też możesz leżeć tyle, ile potrzebujesz. Ja uniosę się do góry, odpychając się prawą dłonią
I to już jest koniec dzisiejszej sesji, więc bardzo Ci dziękuję za Twoją obecność, za to, że chcesz ze mną praktykować. Jeśli podobają Ci się moje praktyki, to zostaw kciuka do góry. Jeśli chcesz być z moimi filmami na bieżąco, to proszę polub, zasubskrybuj mój kanał. Jeśli masz jakieś uwagi, to pisz. Jeśli chcesz się czymś podzielić, to pisz. I dziękuję Ci za to, że jesteś. Dziękuję Ci za dzisiaj. I namaste.